dniu dzisiejszym zaprosiliśmy dzieci ze szkoły podstawowej w Szewcach na warsztaty o tematyce przyrodniczej. Są to warsztaty związane z prelekcją na temat owadów, jak również roli pszczół w życiu człowieka. Pan Jan pięknie przybliżył nam rolę pszczół w życiu człowieka, jak również w środowisku przyrodniczym. Odbyła się również degustacja miodu, który został przywieziony przez pana Jana. Dzieci podczas dzisiejszych warsztatów wykonały przeróżne wspaniałe owady z różnych materiałów, jakie zostały przez nich zgromadzone. Warsztaty, które dzisiaj przeprowadziliśmy, były poświęcone głównie tematyce owadów. Pierwsza część zajęć była poświęcona głównie pszczołom. Tą część przeprowadził pan Jan Sawicki, który jest naszym lokalnym pszczelarzem i pasjonatem tematu pszczelarskiego. Obchodzimy tu w Ośrodku Gminnym Kultury Dzień Środowiska i po prostu ja krótką prelekcję wygłosiłem na temat pszczół. Głównie mówiliśmy, jak wygląda rodzina pszczela, jaki jest jej skład, co produkuje, jak ważne pszczoły są dla środowiska i zapylania roślin, bo to jest najważniejsza rola pszczół. No a ponadto chcieliśmy tu przybliżyć, jak po prostu podchodzić ładnie do przyrody i mądrze. U nas tutaj na Dolnym Śląsku wiosną jest miód wielokwiatowy, nektarowy, ale z przewagą rzepaku. Później możemy uzyskać, jak jest dobra pogoda, miód akacjowy. Może to być też miód ze spadzią, bądź czysta spadź. Miód lipowo-spadziowy, nawłociowy może być, jeśli ktoś ma, że tak powiem, blisko stanowiska z uprawami gryki, może być też miód gryczany. No, miód ma odczyn kwaśny, więc zasadniczo nie powoduje u nas, czy u dzieci szczególnie, żadnych takich zjawisk spruchnicowych czy innych. Chciałem zarazić dzieci trochę takim poszanowaniem dla przyrody i tym, że tę przyrodę można dotknąć, można zobaczyć w każdym miejscu, nie tylko w lesie, ale także wyszliśmy na łąkę, która znajduje się bezpośrednio przy ośrodku kultury i chciałem pokazać, że te owady i ta przyroda jest na wyciągnięcie ręki, że dzieci nie muszą wyjeżdżać gdzieś na dalekie wyprawy, żeby poznawać tę przyrodę. Myślę, że takie zajęcia właśnie pozwolą zaszczepić w dzieciach to zamiłowanie do przyrody, nauczyć szacunku do przyrody i całego stworzenia ogólnie i też wzajemnie do siebie, bo my też jesteśmy częścią tej przyrody. W dniu dzisiejszym każdy uczestnik warsztatów otrzyma od nas nasiona, które będzie mógł wysiać na własnej działce, w ogródku lub też w skrzynce balkonowej. Będzie to mini łączka dla naszych owadów. W spotkaniu wzięły udział dwie klasy czwarte, czwarta A i czwarta B ze szkoły podstawowej w Szewcach. Na pewno te zajęcia podniosą świadomość dzieci dotyczącą właśnie owadów, które bardzo często przez nich nawet samych są zwalczane, a dzisiaj na pewno dużo dowiedziały się na temat tego, ile korzyści związanych jest w codziennym życiu z owadami.